Dobry wieczór. Witamy serdecznie na naszym webinarze, na drugim etapie webinarów Mistrzów Kodowania. Powoli przenosicie się z naszej poczekalni do naszego pokoju, w którym spędzimy wspólnie dzisiejszy czas ze Sketchem Juniorem. Możecie dać znać na czacie, że jesteście. Witamy bardzo, bardzo ciepło wszystkich uczestników programu Mistrzów Kodowania, ale też bardzo ciepło witamy wszystkich tych, którzy w tym programie pierwszy raz się znaleźli i nie są z nami w programie, ale chcą uczyć się i dowiadywać, w jaki sposób można pracować z programowaniem, jak można robić to ciekawie w szkołach, będąc nauczycielem z dziećmi na różnych etapach edukacyjnych. Zaczynamy tym webinarem kolejny cykl spotkań wieczornych, webinarowych, online'owych, kiedy będziemy chcieli razem z Wami spędzać czas, pokazując Wam różne narzędzia, różne rozwiązania, które pozwolą na to, żebyście potem w szkole mogli te rzeczy testować ze swoimi uczniami i, że tak powiem, z korzyścią dla Was, dla Waszych dzieciaków, dla Waszych uczniów, rozwijać swój warsztat pracy. Witam tych, którzy widzę po czacie, którzy pierwszy raz są na webinarze, więc webinar to jest takie stworzenie, że możecie nas widzieć, możecie nas słyszeć, możecie też pisać na czacie. Możecie też czasem podejrzeć, co dzieje się u nas na ekranie i będziemy czasami was pytać o różne rzeczy, więc będziecie mogli sobie po prostu posłuchać, popisać i nauczyć się czegoś. Co jest ważne jeszcze na webinarze? Ważne jest to, żebyście po pierwsze, mieli przy sobie coś do picia, bo przecież webinar to bardzo fajne spotkanie. Można się spotkać przy herbacie, przy wodzie. Żebyście za dużo teraz w tej chwili już nie oglądali Facebooków, ani Twitterów, ani innych stworów. Postaramy się tak prowadzić ten webinar, żebyście nawet nie myśleli o tym, że możecie przeskoczyć do jakiegoś portalu społecznościowego. Ja się nazywam Krzysztof Jaworski. Na co dzień pracuję w Mistrzach Kodowania, a dzisiejszy webinar poprowadzi niezwykła, utalentowana Sylwia, która jest specjalistką między innymi od Scratcha Juniora, bo napisała scenariusze do Scratcha Juniora, które są dostępne za darmo na otwartej licencji na naszej stronie wikimistrzowiekodowania.pl. Za chwilę wam tą stronę wrzucę dla tych, którzy jeszcze jej nie znają, na czat, a teraz oddaję Sylwii głos, a ja będę was moderował na czacie. Oczywiście będą certyfikaty. Certyfikaty będą zrobione w taki sposób, że sami sobie je wygenerujecie i będziecie mogli je pobrać sobie w wersji PDF. Na ten moment to koniec informacji takich wprowadzających i Sylwia, już naprawdę oddaję ci głos. Dobrego webinaru, jestem w tle. Halo, halo, witam serdecznie wszystkich. Dziękuję Krzysiek za głos. Krzysiek mnie już właściwie przedstawił, Sylwia. I tak naprawdę jestem dokładnie takim samym człowiekiem jak wy, czyli nauczycielem. Ważne na jakim poziomie uczę, nieważne z kim pracuję, ważne, że lubię to, co robię. I to jest najważniejsze. Słuchajcie, zanim moi drodzy, przejdziemy dalej, tak jak Krzysiek powiedział, podstawowa rzecz, czyli coś pod ręką. Tylko uwaga, bo kubek plus komputer to czasami się źle kończy. Sama tego doświadczyłam, więc proszę zachować zasady BHP podstawowe. I kolejna rzecz. Ponieważ dzisiaj aplikacji, która będzie działała między innymi na tablecie, więc ja mam taką propozycję. Proszę, żebyście mieli pod ręką tablet. Może zróbmy tak. Kto ma, to super. Kto nie ma, to teraz szybko biegnie. Ja się na chwilę jeszcze wstrzymuję. Dobrze. Myślę, że to da o wiele większy efekt, niż jak tylko będziemy słuchać. Będziecie razem ze mną to tworzyć. No to co, moi kochani? To ja powolutku, powolutku. Jak nie macie tabletu, to jak najbardziej okej, więc nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli ma ktoś możliwość,
spróbujcie sobie przyszykować. Słuchajcie, no, dzisiaj ogarniam Scratcha Juniora, więc dzisiaj takie pierwsze spotkanie i tak jak wspomniałam, to taki mały instruktaż, czyli próbujemy przećwiczyć krok po kroku, jak działa ten junior, jak się go tworzy i poznamy wszystkie elementy, które się tam znajdują. Stworzyłem taki projekt, nazwałam go sobie do uruchomienia również tej aplikacji. No to uwaga, przechodzimy. OK, jesteśmy. Dobrze. No to moi drodzy, ja już mam zainstalowaną aplikację, więc uruchamiamy. Pamiętajcie, że może być pewne przesunięcie dni w czasie, dlatego nie uciekajcie tak szybko, bądźcie cierpliwi. OK, jestem. Dobrze, widzę, że jakieś trzeba troszeczkę może poczekać. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą i widzą. Słuchajcie, nasze spotkanie będzie trwało tak około od godziny do półtorej godziny. To wszystko zależy, jak szybko nam pójdzie z realizacją tego projektu. Dobrze, myślę, że możemy zacząć. Dobra, słuchajcie, no więc tak, mamy ekran Scratcha Juniora, jak widzicie tutaj mamy kilka opcji, prawy górny róg to ustawienia, w ustawieniach, jeżeli ktoś będzie chciał sobie poszukać. No więc idziemy dalej. Dobra. Słuchajcie, na górze jeszcze jest taki fajny znak zapytania. Ten znak zapytania tak naprawdę taka mała instrukcja może mieć jakiś niedosyt, to proponuję sobie tutaj obejrzeć film instruktażowy. To są 3 minuty, gdzie wszystko naprawdę jest pokazane. Pamiętajcie, w programie Scratch plusy ogólnie oznaczają, coś nowego. Więc zacznijmy nasz nowy projekt. Dodajemy nowy plus. Już chwileczkę, jesteśmy. OK. No i teraz popatrzcie, mam nowy projekt. Bardzo istotny środek, ponieważ środek to scena, na której będą widne efekty naszej pracy. Nad sceną równie ważne ikony. Pierwsza ikona to jest ikona, która pozwala nam zrobić taki pełnowymiarowy ekran, czyli po kliknięciu mamy dużą scenę. Możemy cofnąć ponownie, naciskając w lewy górę. Kolejne pole to pole kratownicy. Popatrzcie, ja się do tego będę odwracać.
powoływać w naszych dzisiejszych projektach. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście, po co zeszyt w kratkę. No zeszyt w kratkę właśnie po to, żeby móc na tych kratkach łatwo coś rysować, łatwo coś odszukać, ewentualnie łatwo coś umieścić w konkretnym miejscu. I zobaczcie, że tutaj mamy dane te kratki i działamy na zasadzie jakby układów współrzędnych. Dobrze. Kolejny element to element tła i element tekstu. Ja może zrobię tak. Po kolei spróbujmy działać w naszym projekcie i będziemy krok po kroku odkrywać kolejne elementy. No więc uwaga. Lewa strona. Mamy tutaj postać naszego kota. No i znowu ten plus. Jak pamiętacie, plus to element, który coś dodaje. No więc wybieramy po lewej stronie plus. I tu pojawia się biblioteka naszych postaci. No, mam nadzieję, że już. Jest. Dobrze. Słuchajcie, na górze to tajemnicze serce, to już mój projekt, więc tutaj pojawi się wszystko to, co dodaje. Sobie stworzycie. Chciałabym, żeby pojawiła się postać, która będzie listonoszem. Więc spróbujmy wybrać sobie jakąś konkretną postać. Dobrze. Okej. Co my tutaj wybierzemy? Kto przypomina najbardziej? O, może ten pan, który ma postać, jakby się poruszał. I teraz uwaga, wybieram sobie postać, zaznaczyłam i na górze mam kilka opcji. Krzyżyk, czyli anuluję zaznaczenie, ptaszek, czyli akceptuję OK, ale jest jeszcze pędzla, będziemy kilka razy również z niego korzystać. Jak myślicie, jest to edytor graficzny. Na razie akceptuję, czyli zatwierdzam ptaszkiem, jest OK i powinien się pojawić nasz listonosz. Jest, super. Teraz tak, no listonosz, bo można to robić i przeciągnijmy go troszkę na bok, żeby pojawił się nasz kot. Słuchajcie, kot nam nie będzie potrzebny. To jest kolejny element, jak pozbyć się tego kota, czyli jak go usunąć. Popatrzcie, najłatwiej po lewej stronie, gdzie mamy kartę z kotem, wystarczy nacisnąć i przytrzymać dłużej, aż pojawi się taki element, który znaczy anulowanie. Anulujemy i mój kotek już powinien odejść. Super. Mamy tylko listonosza. Umieśćmy sobie go czoło zupełnie. Okej, dobra. Mamy listonosza. Słuchajcie, jako listonosz, no to listonosz roznosi listy. I teraz po prawej stronie znajduje się kolejny plus. Zobaczcie. Ten plus to jest plus kartki w naszym zeszycie. Mamy jedną kartkę i teraz dodajemy kolejne. Spójrzmy to i zobaczcie, ile tych kartek maksymalnie możecie dodać. Ja już mam drugą. Standardowo oczywiście pojawi się nasz kod. Na razie go zostawmy. Dodaję kolejną i już powinna się pojawić trzecia. Super. I popatrzcie, jeszcze mam plus. I w tym momencie pojawiają się cztery karty. Możliwości, więc jest to nasze matrze, gdzie nasz listonosz jest. Dobrze. Słuchajcie, ponieważ ja dzisiaj chciałabym Wam pokazać prawie wszystkie elementy, które się znajdują na pasku na dole. Tutaj mamy dużo kolorów, są to kolorowe bloczki. Każda kategoria odpowiedzialna jest i chciałabym, żebyśmy dzisiaj dotknęli każdego z tych klocków, żeby poznać zasady ich działania. Dlatego skorzystam z
skorzystam z możliwości przejścia jakby do sceny za pomocą kopert. I teraz uwaga. Wiecie, jak wszystko co dobre ma swój początek, ale ma swój koniec. Dlatego też popatrzcie teraz na te kolorowe klocki zaokrąglone z przodu. One oznaczają początek czegoś. Zobaczcie czerwony. Wejdźmy w czerwoną kategorię. Czerwone klocki znowu kończą się takim zaokrągleniem, czyli jest to koniec pewnych elementów. Dobrze. Następny krok. Mamy listonosza. Ponieważ ja oprócz listonosza mam jeszcze trzy sceny, widzicie je po prawej stronie, na razie są to po prostu sceny z kotem, to wygenerujmy trzy dodatkowe koperty, które będą odpowiedzialne za teleportowanie się w daną scenę. Teraz zrobię jedną kopertę, żebyście zobaczyli, o co dokładnie chodzi. Jestem na scenie pierwszej, gdzie mam listonosza. Dodaję kolejną postać. Wybieram plus. No, plusik. OK. Uwaga. Nie chcę żadnej postaci. Ja chcę sobie narysować prostą kopertę. Więc wybieram i element z moim pędzlem na górze. Tak jest. No i tu pojawia się ten bardzo edytor graficzny. Słuchajcie, jest naprawdę prosty. Zobaczcie, jakie elementy podstawowe możecie w nim wykorzystać. Grubości linii, mnóstwo kolorów oraz kilka elementów po lewej stronie. Słuchajcie, chciałabym szybko stworzyć kopertę, więc wybieram element do rysowania prostokąta, wybieram grubości linii i rysuję sobie prostokąt. OK. Teraz potrzebna mi jest górna część koperty, więc mogę to zrobić na kilka sposobów. Mogę to skorzystać z trójkąta, a właściwie to czemu nie? Pobawmy się. Przy okazji zobaczcie, jak można wykorzystać zaznaczenia. I teraz popatrzcie. Narysowałam trójkąt, no ale nijak on mi się tutaj nie ma do tej koperty, więc po prawej stronie mogę sobie wybrać strzałeczkę. Klikam na dany element i zobaczcie, pojawiają mi się punkty, które mogę przemieszczać. No i spróbujmy dopasować naszą kopertę, nasz trójkąt, tak żeby stworzył efekt zamkniętej koperty. Jest, super. Mamy to? Mam nadzieję, że tak. Ponieważ to za koperta, z czym ona się będzie nam łączyła potem, z którą sceną, więc chciałabym jej nadać odpowiedni kolor. Wybierzmy sobie kolor czerwony. Dlaczego? Ja wszystko wyjaśnię, dlaczego takie kolory. No więc mamy wiadereczko po prawej stronie, czerwony. I tak jak w zwykłym edytorze graficznym zalewamy naszą kopertę na czerwono. Zatwierdzamy prawym górnym ptaszkiem. Jest, mamy pierwszą kopertę. Umieśćmy sobie ją, że... Oj, za długo przytrzymałam. Dobra. Słuchajcie, dla mnie ona jest troszkę za duża. Zdecydowanie za duża. Teraz to już mi w ogóle uciekła. Więc pierwsza rzecz, stać, która jest zbyt duża do naszej sceny. Uwaga. Pierwsza kategoria, którą ruszamy. Kolor fioletowy. Kolor fioletowy to kolor związany, jak go tak nazywam, z wyglądem. I tutaj mamy trzeci klocek. To jest klocek pokazujący, że coś pomniejszam. Ale teraz próbując klikać na tym pasku, niestety nic się nie dzieje. Co musimy zrobić, żeby zadziałało? No, bardzo ważnym elementem w tym programie jest pół. Na dole, tutaj na samym dole, gdzie macie symbol kontur naszej koperty, będziemy generować skrypty, czyli układać schematy, które potem będą nam działać. No to teraz uwaga, muszę chwycić ten klocek i przeciągnąć w dół, upuszczając. I teraz zobaczcie, kliknę kilka razy i zobaczcie, czy moja koperta ulega zmniejszeniu. Tak jest, teraz działa. Jeszcze raz. OK, będzie wystarczająca. Słuchajcie, ten klocek
na razie działać nie będzie, bo on nie ma swojego początku, więc on może tutaj zostać. Za chwilę pokażę, jak go usunąć. Dobrze, mamy pierwszą kopertę. I teraz chciałabym, żeby nasz listonosz po dotarciu do tej czerwonej koperty dostał informację, że trzeba udać się na czerwoną scenę. Sceny czerwonej jeszcze nie mamy, ale teraz spróbujemy ją zrobić. No to uwaga, psza wolna scena to jest scena numer 2 po prawej stronie. Wchodzimy w tą scenę, klikamy na nią, zostawmy sobie naszego kota, bo nasz kot nawet nam się przyda, możemy go sobie przesunąć. I teraz po prostu zróbmy czerwone tło naszej sceny i wykorzystajmy element, który się znajduje nad sceną, po środku, jest to element dodawania tła. Wybieramy, wchodząc jednocześnie do biblioteki gotowych, gdzie są gotowe tła, super. No, my możemy oczywiście się tutaj bawić i kombinować, wybierać, co tylko nam się podoba. Natomiast mnie dzisiaj zależy tylko i wyłącznie na jednym kolorze tła, dlatego ponownie wybieram puste, wybieram pędzel i znowu w moim edytorze graficznym zalewam całą kartkę na czerwono. Zatwierdzam i super. I mam kopertę czerwoną i mam czerwone scenę. Dobrze, w której zapiszę za chwilę wiadomość, która będzie przenoszona w kopercie czerwonej. No dobra. Wracam do wracam do sceny pierwszej na górze. Ok. Jestem. Dobrze. Słuchajcie, no to teraz trzeba zrobić scenę, kopertę do sceny trzeciej i kopertę do sceny czwartej. I teraz może uchylę rąbkę. Popatrzcie. Wejdźcie w kategorię żółtą. Wchodzimy w kategorię żółtą. Dobrze. I teraz popatrzcie, ten klocek już mi tutaj przeszkadza. Zobaczcie, jak go usunę. Chwytam i przeciągam go na pasek do góry, puszczając. I on w tym momencie znika. Dobrze. To teraz popatrzcie, w kategorii żółtej na końcu mamy elementy zwane kopertami. I z doświadczenia wiem, że zawsze jest to dość duży problem dla dzieciaków do zrozumienia, jak działają te koperty. Dlatego postanowiłam też taki projekt zrobić. No to teraz popatrzcie. Wyciągnijmy sobie na przykład ten ostatni element. I teraz pod nim znajduje się strzałka. Po rozwinięciu zobaczcie, że mam możliwości wyboru 6 kopert. W konkretnych kolorach. Dlatego chciałam je skojarzyć, żeby nam łatwiej było połączyć ten kolor ze skryptem, który będziemy budować. Mamy czerwoną, to proponuję następną zieloną i niebieską, ok? No dobra, no to teraz uwaga. Można byłoby rysować jeszcze raz kopertę, ale pokażę Wam taką sztuczkę, jak każdy program ma swoje sztuki, jak to szybko zrobić, żeby się nie narobić. Popatrzcie, usunę sobie ten klocek na dole, czyli wrzucam go ponownie do góry, przeszkadza mi tu na razie. No hop, usuwaj się. Jest, dobrze, jest ok. I teraz popatrzcie, wchodzę sobie na moją kartę z kopertą po lewej stronie i teraz tak jakbym chciała chwycić moją kopertę i przenieść ją ponownie, uwaga, popatrzcie gdzie, do sceny pierwszej. Spróbujmy. Chwytam kopertę. Na efekt. O, już słyszałam plunk. Chyba scena jest. Połknęła, super. I popatrzcie, w momencie mam kolejną kopertę. Co trzeba z niej zmienić? No jedyne co, to kolor. No to uwaga, klikam na tą kopertę i od razu z tego poziomu wybieram pędzel, który się tutaj znajduje. Hop. Jest, ok. Jaki kolor mówiłam? Chyba zielony. Ok, no to wybieram kolor zielony.
zamalowywuję, zatwierdzam, jest. Jaki jeszcze chcemy? I jeszcze chcielibyśmy kolor niebieski, no to robię to samo, obojętnie, albo czerwoną, albo zieloną, znowu przeciągam, tak? Żeby moja pierwsza scena znowu łyknęła moją kopertę. Pożarła ją. Okej. Jest pląk. Świetnie. No to wchodzę na tą kolor niebieski. Dobra. No to zapewne już wiecie, co trzeba zrobić. Skoro druga była zielona, to wchodzimy na kolejną scenę. U mnie to jest scena z numerem 3 i robimy tło zielone. Tak jest, tło, czyli przypominam przycisk po środku sceny na górze. Teraz na tych scenach nam przyda do wykorzystania innych klocków. O, już gardło. Jest, była niebieska, czyli ostatnia scena, ona u mnie jest numer 4. Robimy scenę na niebiesko. Jest. Dobrze, coś coraz szybciej działa, to dobry znak. Super. Jest. Dobra. I teraz uwaga. Wracam do sceny numer 1, czyli tam, gdzie jest nasz listonosz. Rozkładam sobie moje koperty mniej więcej równomiernie na jednej linii. No, jest, dobra. No nie. Dobrze. Jest. R. Ok. Dobra. Zostawię. Świetnie. I teraz uwaga. Jaka będzie zasada działania tego skryptu? Właściwie mam wszystkie elementy, które chciałam tu mieć. I teraz uwaga. Chciałabym, żeby po naciśnięciu, czyli po kliknięciu czerwonej koperty, nasz listonosz dostał informację, że musi podejść właśnie do... Jak podejdzie do koperty czerwonej, to wówczas przeniesie się na scenę czerwoną, a tam na tej scenie czerwonej no, wpiszemy wiadomość, która będzie w tym liście. Logicznie, klikając zieloną kopertę, listonosz dostanie informację, że ma podejść do zielonej. Kiedy podejdzie, przeniesie się na scenę zieloną, gdzie spróbujemy w trochę sposób wpisać jakąś wiadomość. No i analogicznie robimy to samo z kopertą niebieską. Więc jak? Bardzo proszę. Zaczynamy. Słuchajcie, jeszcze jedna taka ważna informacja, bo ja wiem, jak to z dziećmi wychodzi. I bardzo często dzieciaki, konstruując na dole skrypt, nie do końca są świadome, komu ten skrypt przypisują. Znaczy, zobaczcie, gdzie ja jestem. Jestem w kopercie, mam kontur koperty, ale tak naprawdę jak nie spojrzę na górę, to ja nie wiem, czy to jest czerwona, czy to jest zielona, czy też niebieska koperta. No, jeżeli kliknę już listonosza, no to już zdecydowanie się to zmienia, bo na dole widać kontur listonosza. Więc to jest istotna rzecz, na którą należy dzieciakom zwracać uwagę. No dobrze, zaczynamy od czerwonej koperty, czyli wchodzimy do koperty czerwonej. Mamy. Ta czerwona powinna wysłać sygnał do listonosza, że on musi dostarczyć właśnie wiadomość z koperty czerwonej. I zobaczcie, to jest dość jasno narysowane. Kiedy dotykam, czyli kiedy klikam lub dotykam postać, coś się zadzieje. Czyli moja czerwona koperta, uwaga, nada pewną wiadomość do listonosza. Jaką wiadomość?
czerwoną. Czerwona koperta nadaje wiadomość czerwoną. Klocki w Scratchu Juniorze łączą się jak tradycyjne puzzle. Muszą się ze sobą połączyć, inaczej nie będą działać. No dobrze, pamiętajcie, że jak coś ma początek, to jest taka dobra zasada, to ma koniec. Więc klikamy na końcówkę i kończymy nasz skrypt koperty. Nasza kota czerwona tylko i wyłącznie wysyła wiadomość czerwoną. Uwaga, do kogo? No oczywiście, do listonosza. Więc klikam na listonosza po lewej stronie. Jest i teraz mój listonosz musi taką wiadomość odebrać. Początek, czyli kolor żółty. Odbiera wiadomość, czyli uwaga, koperta. Jaki kolor? No czerwony. I teraz uwaga, czerwony kolor ma spowodować, że listonosz dojdzie do koperty czerwonej. Mój listonosz trochę jest zbyt duży i będzie nam trochę wchodził na kopertę zieloną i czerwoną. Spróbujmy go pomniejszyć, tak jak pomniejszaliśmy kopertę. Pamiętacie? Wygląd, czyli uwaga, kolor. Fioletowy. Słuchajcie, mam nadzieję, że jesteście ze mną, nadążacie z tym wszystkim, ale jak się pojawią jakiekolwiek pytania, to pamiętajcie, piszcie. Jeżeli trzeba coś wolniej albo trzeba wytłumaczyć raz jeszcze, to jestem do Waszej dyspozycji. Dobra. Czerwoną? Aha, no chciałam pomniejszyć tego mojego listonosza, więc uwaga. Muszę przeciągnąć ten klocek fioletowy w dół, nie ma innej opcji. Nie łączę go, bo on mi jest niepotrzebny. I teraz spróbujcie tego listonosza pomniejszyć kilkukrotnie, żeby był mniej więcej pasujący do... O, super, teraz jest dobry. O, ktoś napisał, jest super, dzięki. Dzięki, dzięki. To fajnie, fajnie, bo teraz jest tak miło, że ktoś mnie słucha. Ekstra. Dobra, słuchajcie, mój listonosz jest idealny w tej chwili. Więc wyrzucam już mój klocek fioletowy, nie jest mi potrzebny. Okej. Dobra. No, hop. Dzięki Bożena. Mam koleżankę Bożenę. Bardzo sympatyczna osoba i otwarta. No i nie chce mi się ten klocek usunąć. Super. Popatrzcie, no złośliwość. No dobra, to go tutaj na razie zostawię, a powiem, na sygnał czerwonej koperty nasz listonosz, chciałabym, żeby nasz listonosz, no teraz to już go pomniejszyłam, pówka wyszedł. No dobra, no to przy okazji zrobić, żeby go zwiększyć. No to chyba już wiecie jak. No, coś... Oj, junior się przegrzał. No dobra. Słuchajcie, oj, jest pytanie, dość istotne, naprawdę. W jakim wieku dzieci dają sobie radę z tą aplikacją? Słuchajcie, ja mam prywatne, znaczy ja pracuję w szkole z tymi dzieciakami od 6 roku życia na juniorze, natomiast ja mam prywatne dziecko, obecnie ma 6 lat, ale 2 lata temu... robiłam mu zdjęcia i pokazywałam, że sobie ogarnia. Dlaczego sobie ogarnia? No ogarnia, ponieważ jest to aplikacja, gdzie mamy tutaj właściwie piktogramy, rysunki, obrazki. Nie musimy niczego czytać, więc jest to bardzo intuicyjnie. Naprawdę. Kasia, 6-latki dają sobie z tym radę. Uwierz mi, mam na to wiele dowodów. Super. Monika potwierdza, że 5-latki, tak? No właśnie, to działa. Dobrze, słuchajcie, idziemy dalej. Pamiętajcie, że ja tak tłumaczę krok po kroku, natomiast dzieciaki, jak zaczynamy pracować z dzieciakami, to wiecie, że oni w ogóle wyprzedzają nas o co najmniej 2 kroki, więc jak ja rzucam hasło, niech ten listonosz dojdzie do kopy czerwonej, to jest moment i on tam dochodzi na kilka różnych sposobów, ale zawsze jest sukces, czyli dojdzie do celu.
Dobra, słuchajcie, nasz listonosz dojdzie do koperty czerwonej, więc zróbmy to w jak najprostszy sposób już. Pamiętajcie, po co te kratki w ogóle, które są włączone teraz na ekranie? No, siedmiolatki dają radę ze zwykłym skreczem. Tak, zgadzam się, dokładnie. Moja koperta nie ma listu. No naszym listem, Grażyno, to jest scena danego koloru i my tam będziemy wpisywać wiadomość, czyli koperta na scenie pierwszej, a kartka z tej koperty jest naszą sceną, w moim przypadku sceną numer 2, czyli czerwona koperta. Czerwona kartka, karty czerwonej, dobrze? Czyli zróbmy najprościej jak się da, po to są nasze kratki, żebyśmy mogli przeliczyć poruszanie się, ilość kroków listonosza. Więc jak najprościej będzie. Może zróbmy taki efekt. Góra, prawo, góra, prawo, góra, prawo. Ile takich elementów? 5 razy musi mniej więcej tak, żeby znaleźć się na wysokości koperty czerwonej. Potem już prosto na nią. No to uwaga. Wchodzimy do kategorii, gdzie jeszcze nie byliśmy, czyli kategoria niebieska. I tutaj intuicyjne strzałki, jak widzę, prawo, lewo, góra, dół. Pewne obroty, ale spokojnie wszystko dzisiaj przetestujemy. No więc uwaga, nasz listonosz pójdzie sobie tak, jedno w górę. Może teraz usunę klocek. No, nie chce mi się ten fioletowy. Usunąć. No dobra. Jeden w górę i jeden w prawo. Cierpliwi. Moje klocki przestają mnie słuchać. O, pytanie, czy może dwie, trzy osoby. Fantom obawą to nie jest na zasadzie wyrywania sobie tabletu teraz ja, ale oni fantastycznie współpracują i te relacje społeczne są fantastyczne, kiedy jeden obserwuje z zaciekawieniem, co robi drugi, mało tego, próbuje mu w pewnych elementach poradzić, pomóc, a druga strona odbiera to w bardzo pozytywny sposób, jako pomoc, nie jak sytuację, w której kolega chciałby się wymądrzać. Także jak najbardziej, u mnie tylko i wyłącznie po dwie osoby. Bardzo fajnie się to sprawdza. Dobrze, słuchajcie, no coś tutaj mi... Coś tutaj mi się zawiesza. Nic. No niestety, to tylko sprzęt techniczny. Okej, ja w tym czasie, jak Sylwia tam będzie sobie radzić z tabletem, to widzę też, co dzieje się na czacie moderowanym, to od razu powiem. Tak. Bardzo dobrze jest pracować i wiemy to z naszego doświadczenia, z nauczycielami, którzy z nami pracują, z własnych doświadczeń też pracy na warsztatach, w szkołach, że o wiele lepiej jest, kiedy tak się zarządza klasą, żeby na przykład dwójka albo trójka dzieciaków, w zależności od wieku, wspólnie pracowała nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, z jakimś projektem, bo wtedy generują więcej pomysłów, bo wtedy ich rozwiązania są ciekawsze, a też to, o czym mówiła Sylwia, że oni uczą się współpracy,
W związku z tym uczę się tego, że trzeba się dogadywać, że kiedy spotykamy się z drugą osobą i razem rozwiązujemy jakiś problem, mamy większą szansę sobie z nim poradzić. To jest bardzo, bardzo ważne. Pytacie też jeszcze o jedną rzecz. Jak jest z tym Scratchem Juniorem? Tak, Scratch Junior jest na rozwiązania mobilne, czyli wiecie, Androidy, iOSy i tego typu stwory. Ale jest też taki myk, czyli taki sposób na to, żeby ten Scratch Junior u was zagościł, tak jak u Sylwii, na komputerze. Trzeba mieć emulator, który czasem, tak jak Sylwii teraz, płata figle. Ale generalnie niektórzy z was o tym piszą i teraz to nawet wrzucę. Apanaski, jest z nami Jasia Apanaski, w imieniu której też zapraszam serdecznie na laboratorium w środę. I można zainstalować Scratcha Juniora na komputerze. Jak to zrobić? Wrzucę wam linka z naszymi artykułami na blogu, które dotyczą Scratcha Juniora i na samym dole zobaczycie sobie, w jaki sposób zainstalować i kiedy można zainstalować Scratcha na naszym na komputerze pod systemem Windows, kiedy mamy emulator. Czasami też się tak zdarza, że na Androidzie Scratch się zawiesza, szczególnie wtedy, kiedy nie mamy zaktualizowanej wersji na przykład Androida albo samego Scratcha. Ostatnio prowadziliśmy warsztaty, prowadziłem warsztaty i też troszkę tak się działo, bo nie był zaktualizowany, więc takie techniczne rzeczy czasami się wydarzają po prostu. Czy jestem dalej słyszalna? Tak, bardzo dobrze. Super. No niestety nie mogę sobie z tym fioletowym klopadzić. Nie wiem. Dobra, spróbujmy dalej, zostawmy go. Słuchajcie, tak jak powiedziałam, jeden krok do góry, jeden w prawo. I proponuję, żebyśmy to powtórzyli 5 razy. Jak to zrobić? Wchodzimy w kategorię klocków pomarańczowych i tutaj już takiej trochę techniki wyższego programowania, czyli swojego rodzaju pętla. No i zobaczcie, macie tam taki ostatni element, który często nazywamy krokodylami. Krokodyl z taką paszczą, który potrafi coś złapać i coś zjeść. I teraz popatrzcie, ja chcę, o świetnie, popatrzcie, przeciągam i puszczam wtedy, kiedy te dwa elementy znajdują się w środku. I on powinien łyknąć te dwa elementy. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, słuchajcie, zróbmy może jeszcze raz, spróbuję go jeszcze raz uruchomić, bo no tak dalej bardzo ciężko pracuję. Tak przy okazji właśnie kliknęłam w prawym górnym rogu, taki żółty element wystający i słuchajcie, za pomocą przycisku można zapisać własny projekt. Więc OK jest zapisany i spróbuję jeszcze raz. Dobrze? Sylwia w tym czasie sobie włączy, wyłączy emulator. Troszkę potrwa, ponieważ on tam emuluje pod spodem i musi zero jedynki odpowiednio poukładać, żeby to zadziałało. A ja mogę wam powiedzieć, że na samym końcu webinaru wrzucę wam linka, który was przekieruje do strony, gdzie będziecie mogli wpisać sobie imię i nazwisko. I dzięki temu wygenerujecie sobie w PDF-ie zaświadczenie po tym webinarze. W związku z tym wszystko w waszych rękach. Na samym końcu webinaru wrzucę linka i będziecie mogli z tego skorzystać. A w tym czasie jeszcze, jak widzicie, Sylwia uruchamia tego LibDroida, do którego link możecie znaleźć w tym artykule, który znajduje się na samym dole tych artykułów, do których kieruje adres, który jeszcze raz wam wkleiłem. Pobieracie go, instalujecie, jeżeli macie Windowsa i po prostu wasz emulator działa tak jak u Sylwii. Dla tych, którzy dopiero oswajają się z tematyką różnych komputerów, programowania i tak dalej, to emulator oznacza, że tak naprawdę mamy jak gdyby smartfona,
którego schowaliśmy w komputerze i w taki sam sposób. Nie możemy z niego dzwonić, ale możemy na nim zainstalować różne aplikacje, których nie można używać, których nie można zainstalować pod Windowsem czy jakimś innym systemem, tylko na urządzenie mobilne. Więc tak to działa. Tutaj się już uruchamia. Tak, słuchajcie. Lucyna pyta, czy organizujemy szkolenia na żywo. Organizujemy szkolenia na żywo. Jeżeli ktoś by miał do nas jakieś pytania w tej kwestii albo jakiejś innej, to mail, na którym mieszkamy, to jest kontakt@mistrzowiekodowania.pl. I to jest takie miejsce, gdzie można nas spotkać. Sylwia, już uruchamia sobie. Tak. Projekt. Jeszcze chwilkę to trwa. Jak macie jakieś pytania jeszcze teraz, to jest chwila na to, że jeszcze możecie na czacie je zadać. Cieszymy się bardzo, że jest was tak dużo, że chcecie się rozwijać, szkolić. Mam nadzieję, że taka forma z kawą, z herbatą, z sokiem, w kapciach może zostać, jest dla was okej. Mhm. Lucyna, zaraz się przejmę na czacie moderowanym, na prywatnej rozmowie, to będę ci odpowiadał. Sylwia, mogę już się oddać? Jesteś gotowa na działanie? Tak, ja tak, nie wiem jak mój emulator. Dobra, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, no to spróbujmy. Okej. No dalej nie idzie coś tak jak powinno, ale dajmy mu szansę. Mam nadzieję, że widzicie ten efekt, czyli taką szarą poświatę pętli, która ma wziąć te dwa klocki do siebie, natomiast nie chcę w ogóle ruszyć. Czy robicie razem ze mną i czy u was wszystko ok? Dajcie znać. O, świetnie. Super. No, to dlaczego u mnie nie? Dobra, słuchajcie, poradźmy sobie jakoś z tym elementem. Jeżeli jesteście na tym etapie, to mam nadzieję, że nasz krokodyl już łyknął te dwa elementy, dobra, to jesteśmy gdzieś przed pertą. No to teraz trzeba jeszcze dołożyć kroki do przodu, żeby dotarł do naszej koperty. Łyknął Basia, super, ekstra. A mnie dalej nie chce. Ja nie wiem, ale... Oj, dobra. To ja może jeszcze inaczej. Ponieważ nie mam dużo skryptu, to ja spróbuję mojego listonosza usunąć. Jak on mnie nie słucha, to niech on sobie stąd idzie. I spróbuję szybciutko. To jest lepiej. Dobra, zaraz to zrobię, ok. Słuchajcie, niech u mnie będzie jakaś tam postać. Może trochę przypomina to nasza. Wyłączmy kratki w takim razie. OK. No, chodź tutaj. Tak. Dobra. No to słuchajcie, to jeszcze raz. Wy macie listonosza, ja mam taką postać, trochę jakby z kosmosu. Jeszcze raz. W momencie, kiedy otrzymam czerwoną kopertę jako sygnał, tak, mam poruszyć się do przodu i do góry, czyli wchodzę w kategorię niebieską, do przodu
Dobrze, do góry. Zobaczcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Każda z tych strzałek ma pod sobą cyfrę. Jeżeli kliknę na cyfrę, po prawej stronie pojawia mi się coś w rodzaju kalkulatora. I teraz mogę sobie zmieniać od razu ilość kroków. Nie musi być jeden, może być więcej, maksymalnie 99, bo tylko dwucyfrową liczbę przyjmuję. Ja na razie z premedytacją nie zmieniam, dlatego że chcę wykorzystać naszą pętlę. No to uwaga, wchodzę w kolor pomarańczowy i teraz próbuję ciekawe czułek. Nie, halo, trzymajcie kciuki. Łykamy. Jest, łyknął. Dobrze, słuchajcie, cztery razy powtórzę, czyli prawo góra, prawo góra, prawo góra, prawo góra. Ok, no to ja przetestuję, gdzie nasza postać pojawi się. Spróbujmy. Słuchajcie, skrypt zawsze uruchamia. Zamieniamy sobie zieloną flagą i teraz, żeby nasza postać ruszyła, to musi dostać czerwoną informację, czyli ja muszę dotknąć lub kliknąć naszej czerwonej koperty. Tak jest, znalazła się tutaj, super. To teraz wystarczy, ja już to widzę, że pójdzie sobie w prawą stronę do koloru czerwonego. Niebieski kolor, strzałka w prawo. O, dzięki, dzięki, to brawo, to dla emulatora się należą. Super, jest i teraz zobaczcie, nie raz, tylko, no, boję się już kratek włączać, jeżeli faktycznie mówicie, że to gdzieś tam zakłóca przebieg, powiedzmy 7 kratek sobie pójdzie, ok, dojdzie do koperty i teraz uwaga, jak dojdzie do tej koperty, to chciałabym, żeby przeszedł potem na wiadomość czerwoną, czyli jak ktoś pytał, dlaczego nie ma listu w kopercie. List jest moją sceną, czyli uwaga, żeby doszedł do, jak dojdzie do koperty, to w tym momencie musimy się przełączyć, pić, a no wchodzimy w kolor czerwony, nasze zakończenie. I teraz zobaczcie, oprócz dwóch pierwszych elementów pojawiły się nam dodatkowe, bo uruchomiliśmy trzy dodatkowe sceny. No, ja chciałabym, żeby przyszło do sceny czerwonej. U mnie jest to numer 2, czyli zakończę sceną czerwoną. I uwaga, testujemy, ale popatrzcie, jak przetestujemy. Wejdźmy sobie na największy ekran, czyli wybieramy pierwszą ikonę nad sceną. OK, uruchamiamy zieloną flagę. Pamiętajcie, że ta zielona flaga powoduje, że wszystkie swoje postacie wracają do punktu początkowego. I teraz klikacie lub dotykacie czerwoną, gdzie idzie, no prawie doszedł. Możemy ewentualnie tam dołożyć jeszcze 2-3 kroki u naszego listosza. Tada, jesteśmy w czerwonej wiadomości. No to teraz trzeba tutaj coś wpisać. I teraz tak, musimy wrócić do naszego programu, więc przypominam lewy górny róg. Zamykamy pełny ekran. OK, jesteśmy na czerwonej scenie. Zostańmy tutaj i wpiszmy wiadomość. Na przykład, pierwsza opcja, jak można taką wiadomość tutaj wpisać. Wejdźmy sobie jeszcze raz do. Można to wpisać na scenie, a można to wpisać jako duszka. Wybierzmy sobie duszka dodatkowego po lewej stronie plus. Wybieramy pustego duszka, czyli brak, i pędzel, czyli będziemy go tworzyć. Teraz macie tutaj linię krzywą, za pomocą której możecie pisać. Wybierzmy sobie może grubszy kolor, dobrze, czarny. Kreskę, kolor czarny, żeby był widoczny na czerwony. No okej, okay. I to jest ta ważna rzecz, która tutaj się pojawi. Wróćmy na razie do sceny w takim razie pierwszej. Wracamy do sceny pierwszej po prawej stronie.
I spróbujmy zrobić podobne elementy, tak żeby nasz duszek trafił na zieloną kopertę, trafił do zielonej, na niebieską trafił do niebieskiej. I kolejna sztuczka programu. Uwaga! Wchodzimy do koperty czerwonej i zobaczcie, mamy tu taki prosty skrypt. Oczywiście każdy z nas i każde dziecko może generować takie skrypty w zielonej, w niebieskiej. To jest z jednej strony dobre, bo jeżeli ono ułoży to kilka razy, to to zapamięta, tak? Natomiast my możemy sobie poradzić szybciej. Popatrzcie, przechodzę na dół, chwytam za pierwszy element i przeciągam cały skrypt na kopertę zieloną, puszczam, o, było punkt. To znaczy, że moja koperta zielona, wchodzę do niej, łyknęła, jest, tylko trzeba coś zmienić. No co? Ewidentnie kolor, bo koperta zielona musi wysłać sygnał zielony. Super. To samo robimy do niebieskiej. I popatrzcie, jak się stworzy już pierwszy skrypt, to potem całość takiego programu może bardzo łatwy i szybki sposób generować. No jest niebieska, zobaczymy, czy niebieska jest, łyknęła, tylko zmieniamy na kolor niebieski, ok, czyli mamy już załatwione koperty. Wchodzimy teraz do naszego listonosza i tutaj słuchajcie, mamy odzew na kopertę czerwoną, no to analogicznie muszę mieć zieloną i muszę mieć niebieską. I właściwie mogłabym to wykorzystać, równie dobrze mogę powielić ten skrypt w ten sam sposób, co przed chwilą. Spróbujmy przynajmniej raz, popatrzcie, przeciągam. No. Oj. O. O, komuś tam jakieś efekty specjalnie widzę. Przesuwam powielił się jeden na drugim i już mam dwa gotowe. Co teraz wystarczy zrobić? Wystarczy pobawić się tymi numerami, które są w tych elementach i kolorami, czyli uwaga, czerwony mam dobry, to zostawiam. Wchodzę sobie na jeden z nich i generuję. Zielony skrypt tak naprawdę kolej. Muszę kombinować, tylko muszę iść. Muszę odpiąć, popatrzcie, odpinam sobie te ostatnie klocki. Niestety nie mogę wypiąć sobie osobno jednego ze środka. Niestety skrypty nie puszczają w ten sposób klocków. Odpinam, a to całe powtórzenie nam tutaj nie jest potrzebne. Czyli co? Przesuwam do góry, za chwilę włączę kratki i zobaczę, ile mniej więcej muszę kratek przejść do przodu. Popatrzcie, jestem na kratce 2, a tutaj muszę przejść, żeby dotknąć koperty przynajmniej dwa. Czyli poprawiam na 12. O, super. Dobrze. Dobrze, że się przydało to kopiowanie. To naprawdę ułatwia Jola pracę. Jest po prostu szybkie. Dobrze. No to mamy do zielonego. No to zróbmy jeszcze szybciutko niebieskie. Poprawmy niebieskie albo wygenerujmy na nowo, jak Wam jest wygodniej. Ja jeszcze raz skopiuję element czerwony. O, o! Słyszałam plumk, to chyba jest. Patrycja, co tam się działo u Ciebie? Jakieś dodatkowe elementy się pojawiły? Jak kopiowało się kopertę? Dobra, no to uwaga, chodzi o element koperty, czyli jeszcze raz, wchodzę sobie
w dowolny element, wejdę jeszcze raz do koperty czerwonej i mam tu prosty skrypt złożony z trzech klocków. I chcę ten sam skrypt umieścić w kopercie zielonej. Słuchajcie, zasada klikam, przeciągam, upuszczam. Czyli tylko muszę chwycić za pierwszy klocek. Jeżeli chwycicie za któryś w środku, to odepniecie, jak wężowi ogon urwiecie. I wtedy to już nie zadziała. Musicie złapać za pierwszy. Czyli łapiemy za pierwszy i przeciągając przesuwam w miejsce, gdzie chcę go puścić. Ja go tam teraz upuszczę, mimo że już go mam. I jest takie ładne plunk. On go po prostu złapał. I teraz, kiedy wejdę w kopertę zieloną, tak, już jest, widzicie? Dobrze. Ja usunę teraz ten z czerwonym, bo on mi tutaj jest niepotrzebny. Ja potrzebuję tylko z zielonym. Dobra. Beata, czy dałaś radę? Beata, daj znać, jak się udało, dobrze? Ja powolutku... samej koperty, czyli rozumie Beata, że chciałabyś, jeżeli ja teraz w moim programie mam trzy koperty, tak? I chciałabym mieć czwartą, czyli o to ci chodzi. Jeżeli tak, to teraz uważaj, robię to dokładnie to samo, co ze skryptem. Tylko nie klikam skrypt, ale uwaga, przechodzę na symbol po lewej stronie, na przykład mam czerwoną kopertę. Chwytam za tą czerwoną kopertę. Chwytam i przeciągam. Popatrz. I ona już powinna ze mną lecieć. O, widzisz? Leci. Leci, leci, leci. I ja, żeby mi się nie pomyliło, pamiętajcie, że ja ją mogę skopiować do każdej sceny. Ja ją skopiuję sobie do sceny numer 2, czyli najadę na scenę numer 2 i puszczę. I znowu jest punkt. Czyli złapanie koperty przez tą scenę. I teraz popatrzcie, wejdę do sceny 2. Ok, i koperta już jest. Mało tego, że ona tu jest, ale ona się skopiowała ze skryptem, który w niej napisałam. Zobaczcie, mogę go teraz usunąć albo mogę go wykorzystać. Beata, czy o to chodziło? Czy teraz jest ok? Ja usuwam kopertę. Świetnie, super, dobra. To idziemy dalej. Wracam do sceny pierwszej. Wracam do sceny pierwszej i kończę mojego listonosza. Przypominam, listonosz doszedł do koperty czerwonej, listonosz doszedł do koperty zielonej, to teraz jedynie muszę poprawić skrypt, żeby doszedł do koperty niebieskiej i tam pozamieniać pewne elementy. Zobaczcie, zamieniam sobie na kopertę niebieską, to jest pierwsza rzecz, bardzo ważna. I teraz idę w prawo i w górę, no nie w górę, powinnam przesuwać się w dół. Czyli chwytam klocek, ten ze środka, ok. Ten klocek łatwo było mi wyciągnąć, bo był on ostatnim klockiem w pętli. Gdyby to były trzy klocki, to tego środkowego samego bym nie wyciągnęła. I teraz poprawiam, czyli wchodzę w kolor niebieski, kategoria ruch i dodaję strzałkę w dół. Popatrzcie, wkładam w pętelkę jako drugi element. Czyli prawo, dół, powtarzam 4 razy i 7 razy do przodu. Tam to 7 razy chyba było zbyt małe. Dam 9 jeszcze dla pewności, poprawię. Listonosz nie wraca na swoje miejsce, Agata, nie musi. Bo w momencie, kiedy listonosz dojdzie do koperty, przechodzimy od razu do sceny, do konkretnej sceny. I my go zostawiamy tam na miejscu, tak? Natomiast jeżeli chcesz, żeby listonosz wrócił na swoje początkowe miejsce, to musisz użyć tego klocka, który się znajduje na górze. Widzisz go tutaj?
ale równie dobrze można go użyć w skrypcie, bo podobny klocek znajduje się jako ostatni w kategorii niebieskiej. I ja będę chciała go jeszcze dzisiaj wykorzystać. Mam nadzieję, że mi się uda. Słuchajcie, dobrze Agata przy okazji, że to napisałaś, ponieważ ja jeszcze jedną rzecz muszę poprawić w moim skrypcie listonosza. Uwaga, koperta czerwona zakończy na scenie czerwonej. Koperta zielona powinna zakończyć na zielonej. Więc co? Wyrzucam czerwoną. Tak. Wchodzę w kategorię czerwoną i muszę dopiąć scenę zieloną. OK. W kategorii niebieskiej wyrzucam czerwoną. A skoro niebieski kolor, to zakończę kolorem również niebieskim. Dobrze, i teraz uwaga, chwila prawdy, przetestujemy ten element, a potem jeszcze dołożymy kilka wiadomości w naszych zielonych i niebieskich. Łatwiej będzie widoczne na całym ekranie. Uruchamiam ten ekran, uruchamiam zieloną flagę i teraz po naciśnięciu każdej z kopert powinnam przejść do odpowiedniego koloru. Testujemy. Czerwony. No, tu jeszcze powinnam dołożyć dwa kroki, o których mówiłam. Sukces jest. Teraz na razie wracamy do sceny za pomocą strzałki. Widzicie? Za chwilę to rozwiążemy w inny sposób. OK. Teraz, no właśnie, no teraz nie wrócił do pozycji początkowej, więc po uruchomieniu zielonej flagi możemy go wysłać do... Dobra. Zielony. Jest. Jest. Jesteśmy na zielonym. Sukces. Dobrze, wracamy. No tu wróci nam po kolei, ale tak jak mówię, za chwilę to rozwiążemy. Jeszcze raz zieloną flagę, niebieski. Na razie testujemy, czy dojdzie tam, gdzie chcielibyśmy. Świetnie, niebieski, super, czyli mamy połowę sukcesu. I teraz może Agata jeszcze mówi. Jeszcze raz mówiłaś, że to nie ma miejsca i może faktycznie teraz, jak to testujemy, to byłoby fajnie, jakby ten listonosz wracał na pozycję początkową. Słuchajcie, no to zróbmy tak. Wejdźmy w kategorię niebieską, cenie pierwszej. Jestem w listonoszu, wchodzę w kategorię niebieską, czyli ruch. I teraz przed przejściem do sceny, bo zobaczcie, no niestety tu nie możemy dopiąć już elementu przed przejściem. Czyli możemy spowodować, że przed przejściem on wróci jeszcze na pozycję początkową. No więc dokładając elementy, o widzicie, ten element dokładając, super. Może to nie będzie tak naturalnie wyglądało, bo on wróci do pozycji początkowej i dopiero przejdzie do koloru. No ale... To jest, słuchajcie, potraktujcie to jaką waszą dowolność. Albo tak robicie, albo nie. No dobra, słuchajcie, wygenerujemy jeszcze szybciutko pewne rzeczy na scenach, żebyśmy mogli swobodnie wracać do początku. Więc uwaga, wchodzimy w kolor czerwony, scena numer 2. Scena numer 2. Jest. Mamy tutaj wiadomość, spotkanie 19, napisane za pomocą edytora graficznego i teraz chciałabym, wejdźmy w kategorię żółtą, żeby mój duszek po dotknięciu, jest tak symbol, który już wykorzystaliśmy oczywiście przy kopertach, po dotknięciu wrócił nam na miejsce do sceny, ale zanim nam wróci, to jeszcze przy okazji przetestujemy obroty. Wejdźmy w kategorię niebieską i popatrzcie, mamy obroty. Przeciągam jeden z nich, tam jest tajemnicza jedynka. Zobaczmy, co ta jedynka oznacza. Popatrzcie, obrót oczywiście będzie w prawą stronę. Uwaga, klikam raz. Jest. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Mam nadzieję, że już mi się obróciło. Sześć. 7, 8, 9, 10,
11, 12. Słuchajcie, sprawdźmy, 12 obrotów, dopiero robi pełne koło. No oczywiście mój musiał zrobić jeszcze. Wróciłam do początku, do pozycji początkowej, widzicie? Pomogło mi to go postawić w pionie. No to teraz... Wyklikajmy 12. Zobacz, czy on się obróci o pełne koło. Niech to będzie w prawo. Dołóżmy kolejny klocek obrotu w lewo. Obraca się, jest, super. Niech również obróci się w drugą stronę o pełne koło, czyli dwunastkę. I uwaga, jest początek, brakuje końca. Wchodzimy w kolor czerwony i kończymy na scenie pierwszej, czyli wybieramy scenę 1. Super. Mamy zaprojektowanego kota w scenie czerwonej. Będziemy testować za chwilę, ale skończmy szybciutko jeszcze te sceny, bo czas biegnie. Wejdźmy do tej zielonej teraz. Nasza zielona. Kolejną rzeczą, którą możemy wykorzystać tutaj do napisania tekstu, nad sceną koło biblioteki z tłem znajdziemy ABC. Naciśnijmy. To jest coś na zasadzie tytułu. Tu również można wpisywać tekst. O, przepraszam, 19. Tu też można wpisywać tekst. Po naciśnięciu literek A możemy sobie zwiększać, zmniejszać. Natomiast to wszystko, co możemy z tym zrobić. I jedna zasadnicza różnica. Tego tekstu się nie da animować, czyli on nie będzie działał na nasze klocki na dole. On traktowany jest jako tytuł. Ale możemy, ładnie to wygląda, ponieważ to jest tekst spisany z klawiatury, więc możemy sobie w ten sposób również wprowadzać tekst. No dobra, to jest jakby drugi sposób wprowadzenia tekstu do naszego juniora. To teraz szybciutko kota, czyli po kliknięciu Patrycja, brawo. Dobrze, Patrycja pisze, że wszystko u niej teraz ok. Super. Słuchajcie, żebyście mieli kolejny element, a kolejny element z kategorii również niebieskiej, to jest kategoria podskoków. Przedostatni klocek z taką nietypową strzałką zawiniętą. I teraz słuchajcie... Nie dołączę, kliknę i zobaczcie, co się zadzieje. Mój kot skoczył, czyli do góry i opadł w dół. Dwie kratki w górę, więc od nas tylko zależy, jak można, jak wysoko ten kot może skoczyć. Ale tutaj chciałabym połączyć jeszcze jeden ważny element. Kategoria pomarańczowa. I to jest taki ludzik pędzący, czyli trzeci klocek z kolei, jak myślicie, dołączę go od razu do żółtego. I na dole strzelaj najszybszy. I teraz zobaczmy, jakie będą różnice tych prędkości. Wybierzmy sobie wolny podskok. Mamy podskok o 7. Teraz byśmy go powtórzyli. Powtórzmy go 7 razy, żeby było dobrze widoczne. Dobra. Jest 7 razy. I po tych 7 skokach wyślijmy go, czyli kategoria czerwona, znowu do sceny pierwszej się pojawia. Ale ponieważ chciałabym, żebyście zobaczyli różnicę prędkości, to w tej scenie, czyli zielona scena, dodamy kolejnego kota. Tak jak robiliśmy z kopertami. Uwaga, Beata teraz już sobie na pewno poradzi. Chwytamy kota
i przeciągamy go na zieloną scenę. Puszczamy. Plum. Jest. Jest, zjadł go. I zaraz powinien się pojawić po lewej stronie drugi kot. Brawo, jest. Klikam na tego drugiego kota. I zobaczcie, skrypt mam dokładnie ten sam. Ja zmienię tylko jedną rzecz. Zmienię moją prędkość. Rozwijam strzałkę i wybieram najszybszą z możliwych. Oczywiście kota musimy przeciągnąć, żeby nie był jeden na drugim. Tak. Trochę brzydko, jak ten pierwszy, jak ten drugi. Teraz nie. Stoi tył pierwszego. Jak to zrobić sprytnie? Więc klikam na tego pierwszego. OK, teraz to jest ta poświata. Chcę, żeby patrzył w kierunku do drugiego kota, więc wchodzę w kategorię niebieską. OK, tak. I teraz popatrzcie. Chcę go obrócić, to muszę wyciągnąć strzałkę skierowaną w lewą stronę. Nie dopinam tej strzałki nigdzie. Pamiętajcie, że jak ta, jakikolwiek klocek stoi sobie spokojnie, to oprócz tego, że on nam tutaj trochę bałagni, to tak naprawdę nic więcej nie robi. I póki ja go nie kliknę, on nie będzie działał. Ale uwaga, po kliknięciu raz, zobaczcie, mój kot patrzy na drugiego i to jest super. I za chwilę to przetestujemy. Na razie nie. Zobaczmy. Powinno działać, ale to poczekajmy na efekt końcowy. Dojdźmy teraz do niebieskiej sceny, czyli wejdźmy w scenę niebieską. W scenę niebieską wchodzimy. I teraz uwaga, trzecia możliwość podania tekstu w juniorze. Wchodzimy w kategorię fioletową. I tutaj mamy taki dymek. Tak jest. Od razu wszystkim się kojarzy z tekstem. Dobrze, oczywiście. I słuchajcie teraz, możemy wybrać na dotyk, ale możemy wybrać na zieloną flagę. To wtedy kot od razu będzie mówił w momencie, jak wejdziemy na tą scenę. No to możemy dołączyć zieloną flagę. Czyli jak załaduje się nasza scena, oczywiście spotkanie o... Klikamy w tą chmurkę, w dymek, w okienko na dole i poprawiamy spotkanie o 19. OK. Spotkanie o 19. Klikam w dowolne pole, zatwierdziłam. Dobra. No, ale teraz musimy jeszcze dołączyć, że po kliknięciu nasz kotek... Co nasz kotek? No, nasz kotek przejdzie do sceny pierwszej. Już nie mam pomysłu, co on mógłby tam jeszcze zrobić. Czyli dołączmy. Dołączmy kolejny element. I może to nawet dobrze. I to fajnie, że w każdej postaci tych skryptów, osobnych skryptów, mogę mieć kilka. To nie jest tak, że musi być wszystko połączone w jedną całość. Więc po kliknięciu po prostu przejdźmy do naszej sceny. Do naszej sceny również pierwszej. Oczywiście ja tak wiele razy powtarzam, że ważny jest koniec, więc pamiętajmy o tym, żeby każdy skrypt zakończyć, również ten pierwszy, dobrze? Żebyśmy uczyli dzieciaków pewnych dobrych nawyków programowania. Słuchajcie, nie wiem, czy zadziała, powinno zadziałać. Jeżeli o czymś zapomniałam, to piszcie, co wam przychodzi do głowy, a teraz spróbujmy to przetestować. Czyli uwaga, wchodzę sobie na pierwszą scenę, to jest ważne, od której zaczynam. Czyli klikam na jedynkę, OK. Wchodzę na pełen ekran. Tak. Muszę uruchomić zieloną flagę, czyli wszystko ułoży się na swoim miejscu. No to uwaga, testujemy czerwony. OK, jest. No, włożyłam ten element dodania, powrotu do początku. Do początku. Dobra, jesteśmy na czerwonej scenie i teraz popatrzcie, nie muszę klikać już tych strzałek, żeby przechodzić poprzez kolejne sceny, tylko zaprojektowaliśmy naszego kota. Po kliknięciu on się obraca raz w jedną stronę, raz w drugą i powinien wrócić nam do sceny numer 1. Działa, OK. Wchodzimy na zielone.
Jest. Jest, ok. I teraz tutaj było też na kliknięcie. Pamiętajcie, że każdy kod był na kliknięcie, czyli ja muszę kliknąć zarówno pierwszego, jak i drugiego. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica prędkości. To świetnie widać, tak? Super, zadziałało. Wróciło do pierwszej sceny. No i teraz zobaczmy ten niebieski. Jest. Spotkanie o 19:00. Ekstra i powinno po kliknięciu. Wrócić znowu na jest dodany w ten sposób, pokaże się dopiero jak przejdzie do sceny czwartej, pokaże się na scenie czwartej po kliknięciu na scenie pierwszej. Jeżeli Magda wspominasz o tym dymku fioletowym, który się tam pojawia, to on ma się pojawić w momencie przejścia na scenę niebieską. No to już przed chwilą, tak Magda, czy o to chodziło? Słuchajcie, czy wszystko wszystkim działa? Może tutaj pytanie teraz. No, powiem szczerze, że sporo czasu nam to zajęło, ale tylko i wyłącznie, ponieważ nasz emulator dzisiaj miał kiepski dzień. Dobrze, że tylko on, a nie my. O, pani listonosz poradziła sobie doskonale. Działa wszystko, działa, udało się, super. Słuchajcie, ekstra, to na koniec, ja to muszę, przepraszam, ale ja to muszę jeszcze zrobić. Nie działa mi niebieska koperta. Jolcia, pokażę, jak wygląda u mnie niebieska koperta. Wejdź w scenie pierwszej do swojej niebieskiej koperty i zobacz, czy to jest dokładnie to. Jola. Daj znać, czy to jest dokładnie to w niebieskiej kopercie. Słuchajcie, jesteście w ogóle kochani, że tak śledzicie razem nam to wszystko. Czy projekt można udostępnić? No więc tak. Jeśli chodzi o projekt, takiej opcji nie mamy. I teraz jak my to udostępniamy? My to udostępniamy nagrywając taki film z naszego tabletu za pomocą bardzo prostej w obsłudze darmowej aplikacji. Ja proszę Krzyśka teraz może, żeby wrzucił, chodzi mi o MobiZena, dobrze, jak to się pisze. Bardzo fajnie może sobie to nagrać na swoją albo rzutnik, gdzie możecie pokazać dzieciakom, jak to działa. To się fantastycznie nagrywa, naprawdę. Dobra, Jola, czy ty jesteś jeszcze z nami i czy ty masz kopertę niebieską, tak jak u mnie na ekranie? Tak, dobra. To teraz, Jola, wchodzimy do listonosza i sprawdzasz skrypt. I sprawdzasz, czy jest podobnie. Dobra, Beata, dwie lekcje jak nic. Słuchajcie, ja jeszcze miałam taką fajną rzecz do zaproponowania dzisiaj. To będzie jeszcze następne spotkanie. Jola dała radę, tak? Jola już dała radę, napisała, że dziękuję, że poprawiła, jest ok. Tak. Bo tak powoli się zbliżamy do tego Słuchajcie, momentu w czasie, Krzysiu, ja myśleliśmy, że skończymy. Tak, ale ja się tak rozgadałam, że mogłabym wciąż i nadal. I teraz zobaczę na mój emulator. Dobrze, kochani, to ja jeszcze tak szybciutko jedną rzecz dla was. Muszę, po prostu muszę. Krzysiu, nie wyrzucaj mnie stąd. To tak szybciutko. Słuchajcie, popatrzcie. Usuwam kotka. Aha, żeby wejść w ogóle w nowy projekt, musicie kliknąć sobie tutaj na ten napis Scratch z domkiem i wtedy wejdziecie znowu do projektów, gdzie możecie kolejnym plusem dodawać i generować nowe projekty. I teraz słuchajcie, ja to muszę szybciutko. Dodaję nową postać. Momencik.
Tak, wybieram zupełnie pustą kartkę, wybieram element do pisania i bardzo grubą kreskę. Wybieram kolor, uwielbiam czerwony. Dobrze, i teraz rysuję coś dla. Dalej, wracam do pozycji początkowej i tak robię w nieskończoność. W nieskończoność ode mnie dla was. No, działaj. Nie jesteście kochani, takie serce, że wytrzymaliście, że pracowaliście tak dzielnie, jesteście rewelacyjni, naprawdę. Ja się bardzo cieszę, że tyle sukcesów tu się pojawiło. Mam jeszcze mnóstwo pomysłów, które chciałabym wam pokazać, więc serdecznie zapraszam 20 marca. Nie wiem, może jeżeli będzie za mało, to może jeszcze poprosimy, że może jeszcze coś się pojawi więcej niż tylko te dwa spotkania. Słuchajcie, i jeszcze, dobrze, już moje serducho zamknę. Jeszcze tak szybciutko pokażę wam tutaj stronę. Popatrzcie, to o czym Krzysiek mówił, wikimistrzowiekodowania.pl. Tam znajdują się scenariusze między innymi Juniora i popatrzcie, tutaj macie różnego rodzaju propozycje edukacyjne, takie wypisz, wymaluj szkoły, które możecie realizować. Spróbujcie, przyjrzyjcie je, tam jest krok po kroku wszystko opisane, także no dobrze, serducho, jeszcze serducho od Bożeny. Mam, Bożena jest! Tak, zapraszamy. Jest, słuchajcie, cudownie. Słuchajcie, ja wam dziękuję. Nie chcę już przedłużać. Także wielki buziak ode mnie i czekam na was 20 marca. Dzięki wielkie. Kilka słów. Poczekaj, Sylwia, na zakończenie. Krzysiu, jesteś? Niech ci popiszą to fajne rzeczy. Jestem. Słuchajcie, jeszcze raz wrzucę wam link do wiki. Słyszę siebie w odsłuchach, Sylwia. Proszę, słyszę cię, ja cię słyszę, tak? Okej. Okay.